Moi drodzy w kolejnym materiale. Dziś opowiem Wam sprawę, którą sami wybraliście w ankiecie, którą dodałam kilka dni temu na karcie społeczności, a sprawa, ta, myślę, potrafi doprowadzić człowieka na skraj wielu emocji i z takim wiecznym pytaniem, dlaczego? Dlaczego do tego doszło? Oczywiście wszystkie zbrodnie, myślę, powodują zadawanie sobie takich pytań, ale myślę też, że sprawy. Dotyczące dzieciobójstwa jest tutaj naprawdę wyjątkową zbrodnią pod kątem właśnie emocji, jakie wywołuje. Zatem zapraszam Was do wysłuchania sprawy Marty N. Johnson. Co ciekawe, sprawa Johnson zapoczątkowała taki bardzo interesujący i myślę bardzo potrzebny trend w latach 90., w którym władze zaczęły dokładnie przyglądać się nagłym zgonom małych dzieci. Chodzi tutaj o SIDS, czyli o nagłą śmierć użyczkową, która prawdopodobnie była błędnie diagnozowana w wielu przypadkach. Zatem zapraszam Was do wysłuchania dzisiejszej sprawy. Marta N. Johnson urodziła się w stanie Georgia w Stanach Zjednoczonych w 1955 roku. Niestety nie znalazłam dokładnej daty urodzenia, w większości źródeł jest tylko podany rok, właśnie 1955. Marta była osobą o dość niskim IQ, ponieważ wynosiło ono zaledwie 78, gdzie według tego, co czytałam, większość osób osiąga co najmniej 100. Marta, zwana też niekiedy w źródłach po prostu N, chociaż ja tutaj będę najczęściej posługiwała się jej pierwszym imieniem, była dziewczyną, kobietą praktycznie niepiśmienną i trudno jej było, tak naprawdę, też sklecać podstawowe zdania, żeby miało to jakiś tam większy sens. Również też pod kątem, również też sama tak składam zdania, również pod kątem e, gramatycznym. Bardzo szybko zdiagnozowano u niej niestety depresję, a poczucie własnej wartości miała na poziomie dosłownie rowu mariańskiego. Przez całe swoje dzieciństwo mieszkała z matką i nie miała raczej radosnego okresu dzieciństwa. Wyrosła na naprawdę nieszczęśliwą nastolatkę z rosnącym problemem dotyczącym wagi, która nie miała pewności siebie. Nienawidziła swojego ciała, nienawidziła tego, jak wygląda, koloru swoich oczu, kręconych brązowych włosów. Nie akceptowała siebie w żadnym momencie, na żadnym etapie swojego życia. Jednak przyszedł taki czas, kiedy i ona zapragnęła mieć kogoś, z kim mogłaby spędzać dużo czasu, ponieważ. W tym wszystkim nie lubiła samotności, a ta samotność niestety towarzyszyła jej przez większość życia. Po raz pierwszy wyszła za mąż, gdy miała zaledwie, uwaga, 14 lat. Jej pierwszym mężem był Bobby Wright. I jak większość nastoletnich związków było ono bardzo trudne, para doczekała się córki, Ann, która urodziła się w 1971 roku i która pozostała z Martą, gdy jej małżeństwo z Bobim rozpadło się. Jednak ta ogromna potrzeba miłości sprawiała, że mimo że jej partnerzy ją zdradzali, porabiali na wszystkie możliwe sposoby, to Marta robiła wszystko, aby ich utrzymać przy sobie. Naprawdę wszystko. Nawet jeśli miało ją to w jakiś sposób upokorzyć. Bycie żoną i matką było całym jej życiem, jej głównym celem w życiu, ponieważ według źródeł nie miała tak naprawdę żadnych perspektyw edukacyjnych ani żadnych celów zawodowych. I to jest jak najbardziej okej. Okay. W sensie bycie żoną i matką. Na full etat. To też jest, jakby nie patrzeć praca i to taka, która trwa 24 godziny. Jednak w tym wszystkim Marta miała też bardzo taką osobowość zależną i wiecznie obawiała się, że sama nie poradzi sobie z prowadzeniem domu, gdyby na przykład została ewentualnie sama. Zresztą w późniejszym okresie psychologowie stwierdzili, u Marty zaburzenia osobowości. Po tym jak pierwszy mąż, czyli Bobby ją opuścił, Marta w niedługim czasie poślubiła kolejnego partnera, niejakiego Tomiego Taylora, i urodziła mu syna James'a w 1975 roku. To małżeństwo również było bardzo kłótliwe, bardzo nieszczęśliwe, więc po raz kolejny doszło do rozstania, doszło do rozwodu, więc Marta rozpoczęła tułaczkę, często też przemieszczając się z miasta do miasta, co będzie później bardzo ważne, i być może szukała wciąż tego domu, szukała tego związku, który przyniósłby jej w końcu szczęście. Jak tu mówią, do trzech razy sztuka i w 1976 roku Marta wyszła za mąż po raz trzeci, mając wówczas 22 lata. Jej nowy małżonek nazywał się Earl Bowen, który okazał się naprawdę dobrym ojczymem dla obojga jej dzieci z poprzednich małżeństw. Kochał je tak samo mocno i traktował jak własne. Ale jego związek z Martą od początku, jak możecie się domyślać, był bardzo trudny. Chciała, aby mężczyzna cały czas był w domu, a on prawdopodobnie gdzieś tam po jakimś czasie zaczął czuć się uwięziony. Podejrzewała także, że jej mąż jest biseksualistą, czego nie umiała i nie chciała pojąć, a tym bardziej przyzwalać na takie zachowanie. I w końcu, zachowanie Marty doprowadziło Erla do tego, że facet się po prostu załamał. I pewnego dnia, tak jak stał, tak wyszedł po kolejnej z wielu kłótni. I błagania Marty nie zdołały go jakby odzyskać, nie zdałały go zatrzymać, więc postanowiła zrobić coś, co spowodowało, że ten podcast dzisiaj słuchacie. Był 23 lub 25 września w zależności od źródeł 1977 roku, kiedy Marta postanowiła wcielić swój dosłownie diabelski plan w czyn. Tego dnia z samego rana kobieta przyszła do pokoju, w którym spał jej dwuletni synek James William Taylor, i udusiła go, kładąc się bezpośrednio na nim. A trzeba zaznaczyć, że Marta wówczas ważyła 250 funtów, czyli około 114 kg. Także nie ma co ukrywać, że Maluch miał nikłe szanse, aby móc wydostać się spod ciała swojej matki. Następnie, jak gdyby nigdy nic, zadzwoniła do męża, mówiąc, że no, coś nie może obudzić małego Jamesa że się nie rusza, że coś tutaj nie gra i Earl oczywiście natychmiast wrócił do domu, gdzie zastał synka nieruchomego w swoim łóżeczku, jego ciało było już zimne i mężczyzna od razu wiedział, że chłopiec niestety już nie żyje. Zaraz po tym oczywiście wezwał policję, wezwał y, pogotowie, Wyzywając też Martę, dlaczego od razu tego nie zrobiła, dlaczego od razu nie zadzwoniła po służby, tylko w pierwszej kolejności zadzwoniła do niego. I gdy służby pojawiły się już na miejscu w ich domu, Marta powiedziała policji, że poszła do pokoju Jamesa, aby zapytać go: Co chce zjeść na śniadanie? Ale okazało się, że już wówczas chłopiec nie żył. Lekarze znajdujący się na miejscu odnotowali śmierć dziecka właśnie jako SIDS, czyli Sudden Infant Death Syndrome, co w Polsce znamy często jako tzw. śmierć łóżeczkową. I po stracie wspólnego syna para ponownie stała się sobie bliska, czyli nastąpiło coś, na co bardzo właśnie liczyła Marta. I takim sposobem w roku 1979... Urodziła kolejnego chłopca, któremu nadano imię Earl, czyli tak samo jak jego ojciec. A rok później, w roku 1980, urodziła się córeczka Tabitha Janelle Bowen. Przez kolejne miesiące, Marta znów na pozór była dobra dla swoich dzieci, którym na pierwszy rzut oka niczego nie brakowało. Zawsze były czysto ubrane, były najedzone, nikt nigdy nie zgłaszał żadnych problemów. Jednak krótko po narodzinach córki, w listopadzie 1980 roku małżeństwo zaczęło znów przechodzić kryzys, i El ponownie zaczął spotykać się z mężczyznami, w tym w szczególności odnowił kontakt ze swoim dawnym kochankiem Stanleyem Holenem, i po jakimś czasie przeprowadził się nawet do niego. Marta po raz kolejny, czując się odrzucona, czując się niekochana, zadzwoniła do Stanleya w nadziei, że jednak jakimś sposobem odzyska swojego męża. Powiedziała mu, że jeśli coś się stanie dzieciom, to będzie to wyłącznie wina Erla. Stanley zaniepokoił się tą informacją, choć w późniejszym czasie Marta stanowczo zaprzeczała, jakoby taki telefon w ogóle miała do niego wykonać. I kiedy jej mąż nadal nie wracał, Marta skierowała się do pokoju, w którym spała jej zaledwie trzy miesięczna córeczka Tabita i zaczęła ją dusić, ale nie odebrała jej życia, ponieważ dziecko znajdowało się w stanie krytycznym z powodu właśnie dłuższego braku tlenu, dostępu do tlenu, jednak Marta o tym nie wiedziała. Myślała, że już dziecko jakby udusiła. I tym jednak razem, w ostatnim momencie, życie maluszka uratowała jej przyrodnia siostra, a najstarsza córka Marty, czyli Jenny Ann, która zauważyła, że dziecko się nie rusza, po tym jak ich matka wyszła z pokoju. I Marta, czując, że musi jakoś wybrnąć z tej sytuacji, Udała się szybciutko do szpitala ze swoim dzieciątkiem, prosząc o pomoc, ale jednocześnie poprosiła, aby skontaktować się z jej mężem, aby przyjechał właśnie do szpitala, co oczywiście uczyniono. I kiedy Earl przybył do szpitala, był dosłownie zdruzgotany widokiem i wiadomością o tragedii, jaka znów ich spotkała. Tym razem zapytał swojej żony, co takiego uczyniła ich córce. Na co kobieta miała odpowiedzieć, że nic i że jaki byłby sens rodzenia dzieci, jeśli by ich nie chciała. Ale jej mąż wciąż podejrzewał najgorsze i tym razem tak łatwo nie dał się omotać jak ostatnim razem. Kiedy Marta rozmawiała z policją, powiedziała, że była pod prysznicem, kiedy pojawiła się jej najstarsza córka Jennyen i powiedziała, że Tabita ma Trudności z oddychaniem. Powiedziała także, że pobiegła do dziecka i znalazła w jej łóżeczku słodycze i zastanawiała się, czy jej synek L nie podał maluszkowi słodyczy, powodując to, że się zakrztusiła. Niestety, dziewczynki nie udało się uratować, nie odzyskała przytomności, nie udało się przywrócić funkcji życiowych. I sekcja zwłok nie wykazała żadnych słodyczy w tchawicy niemowlęcia i ponownie stwierdzono, że przyczyną zgonu była nagła śmierć łóżeczkowa. L powiedział lekarzowi sądowemu, że to już drugi raz, kiedy jedno z dzieci Marty zmarło po tym, jak się z nią pokłócił, ale ta informacja nie została niestety w żaden sposób wykorzystana. Jednym z powodów było to, że częste przeprowadzki Marty powodowały że spotykała się z wieloma różnymi pracownikami szpitala, różnymi specjalistami i pracownikami socjalnymi, a niewielu członków personelu skutecznie komunikowało się ze sobą w sprawie śmierci jej dzieci. W źródłach czytałam takie przemyślenia byłego strażnika więziennego, Roberta Adamsa, który powiedział, że, cytuję, najlepszym prognostykiem przyszłej pomocy jest przemoc wcześniejsza. Ale przyznawał, że jest to skomplikowane, ponieważ wiele osób ma z reguły jeden epizod przemocy, takich jak na przykład jedno morderstwo. I spora część morderców nie zabija ponownie. Marta jednak nie należała do tej kategorii. Ona należała do tej kategorii, gdzie sprawca popełnia o wiele więcej morderstw niż statystycznie. Dwoje z jej dzieci już nie żyło. A okoliczności sprzyjały zabiciu trzeciego, i ta trzecia śmierć niestety również nastąpiła. Na początku 1989 roku Marta wciąż tęskniła za swoim mężem Erlem i spędziła część stycznia i pierwsze dni lutego, wielokrotnie zabierając jego syna, małego Erla, do miejscowego szpitala, mówiąc, że na przykład połknął trutkę na szczury lub miał jakieś. A tak, nie wiedziała, że w tym czasie Earl złożył wniosek o opiekę nad małym chłopcem, ponieważ obawiał się o życie malucha i chciał pozbawić Martę całkowicie praw rodzicielskich. Straszną kwestią było to, że Marta ponownie zadzwoniła do Stanleya, czyli do tego kochanka Earla, yy, aby powiedzieć, że jeśli Earl nie wróci do domu, to zrobi coś Earlowi Juniorowi. Stanley podejrzewał już wówczas, że kobieta mogła stać za zabójstwem dwójki swoich dzieci i ostrzegł ją, że, cytuję, spłonie w piekle, jeśli zabije trzecie dziecko i natychmiast zadzwonił do opieki społecznej i powiedział im o swoich obawach i podejrzeniach. Jednak rozświeczona Marta była zdecydowana swoich kolejnych kroków i jej takie... Gorące pragnienie odzyskania męża, a także przeżywania po raz kolejny wspólnej żałoby, która powodowała, że właśnie wówczas byli ze sobą niesamowicie blisko, sprawiła, że Marta kolejny raz próbowała poddusić swoje dziecko, kładąc się na nim swoim całym ciężarem, i ponownie wraz ze swoją najstarszą córką popędziły z chłopcem do szpitala. Jednak po raz kolejny. Dziecko niestety zmarło w drodze na oddział ratunkowy. Został reanimowany i utrzymywany przy życiu przez trzy dni, po czym stwierdzono u niego śmierć mózgu i wszystkie maszyny podtrzymujące życie zostały odłączone. Tym razem lekarze myśleli, że maluch zmarł w wyniku napadu padaczkowego o nieznanej etiologii. I znowu nie podejrzewali, że zgon mógł nastąpić z powodu umyślnego spowodowania śmierci. Czytałam w źródłach, że możliwe jest, że Marta, jak wielu zabójców dzieci, mogła odgrywać rolę pogrożonej w żałobie matki. Wydawała się też mało prawdopodobnym zabójcą dzieci, ponieważ ci, którzy ją znali, zeznawali, że zawsze była dobra dla swoich dzieci, a ona i Jenny Ann, czyli jej najstarsza córka, były ze sobą bardzo, bardzo blisko, co otoczenie również rejestrowało. Jednak znalazła się jedna osoba, która postanowiła wziąć sprawę swoje ręce i był to kochanek Erla, czyli Stanley Hallen, który wykonał telefon do pracowniczki w cudzysłowie mopsu w hrabstwie Fulton, w końcu zaczęło przynosić rezultaty, ponieważ pracownica po długiej rozmowie zaczęła w końcu łączyć kropki i zauważyła, że Marta miała ogromną obsesję na punkcie odzyskania swojego męża Erla i martwiąc się o pozostałe i tak naprawdę już ostatnie dziecko Marty, czyli córkę Jenny Ann, pracownica opieki społecznej, poprosiła o usunięcie dziewczynki z domu, w sensie o przeniesienie jej gdzieś do jakiegoś domu zastępczego, do rodziny zastępczej, ale nie wiedzieć dlaczego sędzia odmówił takiego przeniesienia. Earl obawiając się również tego, że Marta może skrzywdzić Jenny Ann. Zabrał ją z powrotem do jej biologicznego ojca, czyli do Bobiego Wrighta. Dziewczynka powiedziała ojcu, że boi się tego, co może zrobić jej matka i że miała sen, w którym Marta dusiła ją poduszką. Zarówno Bobby Wright, jak i Earl Bowen odnieśli wrażenie, że wiedziała coś o śmierci swojego rodzeństwa, ale była zbyt przerażona, by powiedzieć, co wiedziała lub co słyszała. Po kilku dniach pan Wright zabrał córkę do matki Marty, która niestety znalazła się z powrotem pod opieką Marty, ponieważ babcia gdyby nigdy nic przyprowadziła wnuczkę wprost w ręce swojej córki. Jednak plan Marty wciąż nie został zrealizowany w sposób, jaki tego oczekiwała. Nadal nie odzyskała swojego męża i nadal nie miała go na wyłączność. 21 lutego 1982 roku, niestety, dziewczykę też dosięgnęła chora furia matki, która zrobi wszystko, aby odzyskać swoją, w cudzysłowie, miłość. I to chyba musiała być potworna śmierć. Oczywiście, broń Boże, nie ujmują tutaj poprzedniej trójce, bo tamte śmierci też były tragiczne. Ale tutaj wiadome jest, że 11-letnia wówczas Jeanneanne. Będzie gdzieś tam za żarcie walczyć o to swoje życie i nie podda się tak łatwo. Jednak śmierć w wyniku uduszenia i tak przyszła do dziewczynki, i to już tydzień po tym, jak życie stracił Earl Junior. Takim strasznym sposobem życie straciły wszystkie dzieci Marty N. Johnson, James, Tabita, Earl Junior i Jenny N. Kiedy najstarsze z jej dzieci nie dawało już żadnych znaków życia. Marta zadzwoniła do sąsiada z piętra powyżej, aby powiedzieć mu, że dziewczynka przestała oddychać i zmoczyła przy okazji łóżko. Johnson, w rozmowie z sąsiadem, twierdziła, że jej córka skarżyła się na bóle w klatce piersiowej, na które lekarz przypisał lek o nazwie tylenol. Sąsiad jednak, gdy przyszedł oczywiście szybciutko z biegu do mieszkania Johnson, to znalazł Jenny twarzą w dół na łóżku, ubraną w t-shirt i suche majtki, co trochę kłóciło się z wersją Marty, jakoby dziewczynka miała zmoczyć majtki i materac, ale zauważył, że na ustach dziewczynki widać było resztki piany, które musiała. Ta piana musiała z tych ust się wydobywać jeszcze przed chwilą. Sąsiad uważał też, że zachowanie Marty było co najmniej dziwne i raczej tak nie zachowuje się matka, która straciła kolejne, no, ostatnie czwarte dziecko. Oczywiście znów nieodłączna kwestia takich tematów, w jaki sposób ktoś przechodzi żałobę, jednak tutaj utrata czwórki dzieci w zaledwie kilku lat. A ostatnia dwójka w zaledwie w ciągu kilku dni, no powinna chociaż spowodować cień żałoby, cień rozpaczy, cień nie wiem, smutku. A u Marty nic takiego nie wystąpiło. Zamiast tego, kobieta była bardzo taka rzeczowa, bardzo spokojna. Oczywiście, na ile rzeczowa mogła być osoba, która pozbawiła życia czwórki swoich dzieci. W każdym razie. Policja była również zaskoczona takim jej brakiem emocji, a ratownicy medyczni byli bardzo podejrzliwi co do śmierci jej dziecka. Choć dla mnie w tym momencie służby mimo swojej podejrzliwości byli chyba już kompletnie ślepi i nikt od razu nie połączył ze sobą nitek. Niestety. Marta, jak zwykle, wyjaśniła służbom, że Ginien kilka dni wcześniej spadła z placu zabaw i w związku z tym w szpitalu założono jej kołnierz ortopedyczny, co miało rzekomo spowodować problemy z oddychaniem. Rzeczywistość była taka, że Marta zabrała córkę do szpitala, skarżąc się, że ma trudności z oddychaniem. Jednak w szpitalu nie odnaleziono nic, co by mogło spowodować jakiekolwiek trudności z oddychaniem u dziewczynki. Kilka godzin później, prowadząc śledztwo w sprawie śmierci Jenny Yen, porucznik Roberts zdał sobie sprawę, że kobieta ma obsesję na punkcie odzyskania męża, który ją zostawił raz po raz dla innych męskich kochanków, a w szczególności wracał właśnie do jednego wspomnianego już wcześniej Stanleya. Tym razem policja podejrzewała kobietę o zabójstwo Jenny i zarządziła sekcją zwłok. Okazało się, że dziewczynka zmarła prawdopodobnie w wyniku uduszenia, ale detektywi mocno podejrzewali zabójstwo, ale po prostu nie mieli żadnego dowodu na to, że zrobiła to sama Marta. W konsekwencji nie wnieśli oskarżenia przeciwko bezdzietnej już wówczas Marcie, która teraz udała się na poszukiwanie męża numer 4, który znalazł się o dziwo bardzo, bardzo szybko i wkrótce poślubiła niejakiego Charlesa Eugenea Johnsona i zamieszkała w Locos Grove na południe od Atlanty. Choć tutaj, co ciekawe, co do tego wniesienia oskarżenia, to czytałam też wersję taką, że koroner odmówił przeprowadzenia śledztwa, a biuro prokuratora okręgowego zignorowało zalecenie, by postawić Martę w stan oskarżenia. Nie wiem też, co było powodem, ale w tamtym okresie Marta nie była już w stanie mieć więcej dzieci. Myślę, że chodziło tutaj o jakieś problemy zdrowotne, ale powiedziała swoim krewnym, że wciąż myśli o czwórce która zmarła, zwłaszcza od dniu ich narodzin. Cały czas oglądała ich zdjęcia, zaprzyjaźniła się też z wieloma dziećmi z sąsiedztwa i podjęła pracę w lokalnym sklepie spożywczym. Tak, jakby nagle wyparła z umysłu to, że to ona stoi za pozbawieniem życia całej czwórki swoich dzieci. Poproszona o wyjaśnienie śmierci powiedziała, cytuję, myślę, że to był po prostu pech. Na szczęście... Szczęście Marty zaczynało się kończyć i pod koniec 1988 roku, całe 7 lat po ostatniej tragedii, reporter śledczy w Atlancie znalazł raport medyczny dotyczący śmierci Jenny Yen, a następnie skontaktował się z doktorem Williamem Andersonem, który oświadczył, że jego diagnoza SIDS u małego Jamesa mogła być Prawdopodobnie błędna. Powiedział także dziennikarzom, że według niego na 90% było to zabójstwo. Jeden z dzienników w Atlancie upublicznił wyniki sekcji zwłok i podejrzenia, w wyniku czego ponownie przeanalizowano szczegóły autopsji. Policja sprowadziła także agenta FBI, Johna Douglasa i innych specjalistów z Quantico, aby ponownie zbadali sprawę. Uznano, że Prawdopodobieństwo utraty przez kobietę wszystkich dzieci z przyczyn naturalnych jest wysoce nieprawdopodobne. I uznano, że śmierć dwulatka i jedna, jedenastolatka trudno przypisać zespołowi nagłej śmierci niemowląt, jako że nie były to już niemowlęta. I różni pracownicy zajmujący się ochroną dzieci, funkcjonariusze organów ścigania i kochanek Erla Bowena, czyli Stanley, również wyrazili swoje bardzo silne obawy dotyczące niewyjaśnionych śmierci dzieci Marty. Lepiej późno niż wcale tak między Bogiem a prawdą. Latem, dokładnie 3 lipca 1989 roku, zaledwie 34-letnia Marta N. Johnson została aresztowana za zabójstwo. Sierżan Kenneth Stewart siedział z nią w pokoju przesłuchań, które było nagrywane. O czym kobieta nie wiedziała, co zostało później wykorzystane na procesie przez jej obronę, i wielokrotnie jej obrona podważała kwestię tych nagrań jako coś, co nie powinno być wykorzystywane, ponieważ Marta nie wiedziała o ukrytej kamerze, a powinna mieć tego świadomość. Podczas tego przesłuchania Marta wyznała, że udusiła Jenny Yen i Jamesa jako sposób na odwet na mężu po kłótni. O śmierci najstarszej córki wypowiadała się tak, cytuję: Wzięłam Jenny Jen do łóżka i położyłam się na niej, żeby nie mogła oddychać. Kiedy przestała się ruszać, wiedziałam, że to już koniec. W innym momencie powiedziała, cytuję: Po prostu nienawidziłam go tak bardzo za to, przez co przez niego przeszłam. Tutaj dopowiem, że chodziło oczywiście o jej męża Earl'a. Johnson zaprzeczyła jednak zabicia dwójki pozostałych swoich dzieci. Co dość niesamowite, w sensie, że nie spotkałam się z takim zaleceniem podczas innej sprawy, ponieważ sierżant Stewart kazał założyć podsłuchy. Na grobach dzieci, na wypadek gdyby Marta głośno i wyraźnie przepraszała je za ich zabicie, ale podczas wizyt na grobach zawsze towarzyszyli jej krewni, członkowie rodzin i nic takiego nie miało miejsca. Chociaż obrona Johnson krytykowała taktykę sierżanta, który przeszukiwał na przykład śmieci Marty, aby dowiedzieć się więcej o jej stylu życia, Później otrzymał nawet wyróżnienie za pomoc w doprowadzeniu do zakończenia tej potwornej sprawy. Jak wspominałam o tym nagraniu z przesłuchania, to było ono taką kością niezgody przez cały proces, ponieważ obrona Marty twierdziła, że jest ono bez znaczenia, jest ono bezużyteczne. Stwierdzili, że ich wrażliwym, i tu robię, Cudzysów klientem łatwo manipulować, i pod presją powiedziałaby prawie wszystko. Sama Marta twierdziła, że skłamała o spowodowaniu śmierci, aby po prostu wrócić szybko do domu. Jej czwarty mąż wyraźnie ją kochał i naprawdę wierzył w jej niewinność. Obiecał, że, że się nią zaopiekuje, więc została wypuszczona za kaucją, z zastrzeżeniem, że nie zostanie sama z żadnym dzieckiem, Poniżej 12 roku życia. W sądzie w ogóle wycofała swoje zeznanie winy, mówiąc: Cytuję, przekonali mnie, że to zrobiłam. Ale jej pierwotne zeznanie zostało odtworzone w sądzie, a taśma pokazała, że była świadoma tego, co dokładnie zrobiła. I doskonale słyszała podczas rozprawy, jak mówiła, że jest jej tak przykro, że, cytuję, wiedziałam przez lata, że robiłam źle. Wyjaśniła na taśmie, że uduszenie dzieci swoją wagą było jedynym sposobem, w jaki przychodził, jaki przychodził jej do głowy, by nakłonić męża do powrotu. To znaczy, w ogóle ja nie rozumiem tutaj tego całego mechanizmu jej myślenia: Uduszę dzieci, to mąż do mnie wróci. W sensie pewnie chodziło o to wspólne przeżywanie żałoby i tego, że znów stawali się bliscy i tak dalej, ale, no, wiadomo, ciężko jest zrozumieć umysł osoby, która nie myśli w żaden sposób racjonalnie. To znaczy, jej się to wydawało racjonalnie, ale wiemy, że no niestety tak nie było. I słysząc tę taśmę, płakała, być może dlatego, że jej wcześniejsze oświadczenie pomogło udowodnić, że jest winna. I płakała dlatego, bo bała się iść do więzienia. Nikt raczej nie wierzył, że te łzy to są łzy nad jej zmarłymi dziećmi. Co ciekawe, w ostatnim dniu zaledwie pięciodniowego procesu zasłabła i musiała zostać zabrana do lekarza. Ława przysięgłych, składająca się z ośmiu kobiet i czterech mężczyzn, nie miała dla niej żadnej litości, żadnej, tak jak ona nie miała dla swoich dzieci, nie wierząc w absolutnie żadne jej słowa i skazali ją za uduszenie swojej 11-letniej córki Jenny Yen. Chociaż policja, personel medyczny i ojcowie zamordowanych dzieci nie mieli wątpliwości co do jej winy, a jej czwarty mąż i co niektórzy krewni nadal wierzyli w jej niewinność. Kilka źródeł sugeruje, że Marta została skazana na karę śmierci, ale w rzeczywistości 5 maja 1990 roku skazano ją na dożywocie, które natychmiast zaczęło odsiadywać w Georgia Women Correctional Institute w Hardwick. Następnie obrona wystąpiła z wnioskiem o nowy proces, który został odrzucony 17 grudnia 90 roku, i zawiadomienie o wniesieniu apelacji zostało złożone 20 grudnia 90 roku. Sprawa została zarejestrowana 7 lutego 91 roku, i już w marcu Sąd Najwyższy odrzucił jej apelację. Jednak na początku roku 2020 roku, co dla mnie totalnie bulwersujące, pojawiły się informacje, jakoby drzwi ku wolności były dla Marty otwarte coraz szerzej. Mianowicie rzecznik stanowej komisji do spraw zwolnień warunkowych potwierdził mediom, że obecnie 64-letnia Marta N. Johnson otrzymała wstępną zgodę na zwolnienie a jej pięć z wcześniejszych wniosków o zwolnienie warunkowe zostawało za każdym razem odrzucane. Jednak nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie uwolnienia Johnson i nie ma ustalonej daty jej ewentualnego powrotu do społeczeństwa, co mnie osobiście przyprawia o gęsią skórkę i chyba nie tylko mnie, ponieważ Biuro Prokuratora Okręgowego Clayton County oficjalnie sprzeciwiło się uwolnieniu kobiety. Jestem ciekawa, jaka decyzja zostanie podjęta odnośnie uwolnienia Johnson. Staram się nie wypowiadać z reguły swojego zdania w swoich podcastach, ponieważ oczywiście powinna być bezstronna, powinna być neutralna, jednak ta sprawa jest wyjątkowo bulwersująca i osobiście liczę na to, że Johnson nigdy absolutnie nie opuści murów więzienia. Myślę też, że. W tamtych czasach trudniej było o lepszą komunikację między danymi instytucjami w latach 90. z racji, że Marta często przeprowadzała się, i tak jak mówiłam w trakcie, różnym instytucjom ciężej było wszystko weryfikować niż to jest na pewno obecnie. Choć myślę, że przy odrobinie lepszej organizacji i dobrej woli można było uniknąć tak naprawdę większości dzieci Johnson. I ma się nawet trochę takie wrażenie. Że instytucje też w jakimś sensie ponoszą odpowiedzialność za to, co się stało, za ten brak reakcji. Jestem bardzo ciekawa Waszych spostrzeżeń na temat tej sprawy, jednak proszę Was tylko o kulturę wypowiedzi w komentarzach, ponieważ wiem, że dzisiejsza sprawa jest naprawdę bulwersująca, to jednak proszę Was o zachowanie chociaż kapki kultury. Tymczasem, jak zwykle. Uważajcie na siebie, kochani, bądźcie zdrowi, bądźcie czujni i do usłyszenia.